Witajcie, z tej strony Filo, a to 44 odcinek z gry Wiedźmin 1 i aktualnie znajdujemy się w krypcie, gdzie przesiaduje strzyga. Jesteśmy, delikatnie rzecz ujmując, trochę w tyłku i mamy dwie opcje. Albo będziemy spali do północy i stoczymy z nią pojedynek, albo spróbujemy stąd uciec. I ja bym spróbował stąd uciec. Dlaczego? Dlatego, że zostaliśmy podstępem zamknięci w tej krypcie przez Velerada. A ja w takiej sytuacji nie będę wykonywał czyichś rozkazów. Miejmy nadzieję, że kod do tego kamienia drugi jest identyczny jak do tego, co tam ostatnio w poprzednim odcinku z niego korzystaliśmy. To chyba nie działa, muszę spróbować innej kombinacji. Oj. Okej, to by przydało się w takim razie pozyskać jakieś informacje. Co do tej kombinacji. To nic. Może pozostaje nam tylko walczyć ze strzygą, albo sam nie wiem co nawet. Wygląda na to, że zostaliśmy tu uwięzieni i musimy koniecznie pokonać strzygę. Spróbujmy do północy się przespać i tą strzygą się tu pobawić. Miejmy nadzieję, że to przeżyje. Mamy Addę. Okej, teraz czy muszę ją pokonać? No, wydaje się, że tak, nie mam innego wyboru. Jest ona na pewno wytrzymała. Nie można jej tego odmówić. I czy możemy teraz pójść do krypty? Znaczy do jej sarkofagu? Aha, i to są fazy, te świeczki pokazują, tak? Ile tych świeczek, tyle faz będzie w pojedynku. O nie, podoba mi się to. Ajajajajajaj. Teraz dostajemy trochę po twarzy. Kolejny dzwon. Niedługo będzie świtać. Jeśli mam ją zabić, nie zostało mi wiele czasu. A jeśli mam jej nie zabijać, tylko... Kurde, odczarować. Kurde, nie chcę jej zabijać, szczerze. Muszę tam udać po zmierzchu i to czy mogę też spróbować ją odczarować. W tym celu muszę spędzić noc w pobliżu jej sarkofagu. Aha! Czyli ja wybrałem opcję, żeby ją zabić. A to nie, to żartowałem. Więc teraz jakbym do świtu medytował, to... Czy to coś da? Czy nic to nie dało? Moi mili, widzimy się ponownie. Tutaj. I będziemy z nią walczyli. Jednakże nie w taki sposób, jakby mogło nam... Wam się wydawać. Nie będzie to walka na zasadzie, że będziemy próbowali zabić strzygę. A po prostu będziemy przed nią przez całą walkę uciekali. Tak, to jest cały game plan. Więc... nie wiem, no Arty chyba nic nie robi z tego co widzę, więc myślę, że tak możemy się tutaj... tańcować. Po prostu czekać, aż wszystkie świeczki zgasną. Trochę mi się sytuacja z królową Kikimor przypomina, jak tak biegałem pomiędzy tymi skałami. Trzecia świeczka. No, robimy cardio generalnie. Dbamy o linię księżniczki, ponieważ trochę przytyło jej się. Także jeśli potrzebujecie takiej pomocy ze strony specjalistów, na przykład ode mnie, jak i od Geralta, to śmiało piszcie w komentarzach albo na maila. Kurde. Nie podoba mi się efekt, który mi rzuciła, bo on nie spowolnił. Muszę ją chyba teraz trochę... O, skończył się, dobra. O. I czwarta świeczka zgasła. Została tylko ostatnia. Już świta. Jeszcze tylko chwila i strzyga zostanie odczarowana. No i zdaje się, że już zaraz będzie gasła ta ostatnia świeczka. Więc zobaczmy, czy uda się odczarować Addę. Uwaga, uwaga. Moi mili. No. Tak to wygląda. Ale czy na pewno się udało? Ja... Gdzie ja jestem? Adda? Nic ci nie jest? Co się stało? Już po wszystkim. Już dobrze. Geralt. Dobrze się czujesz? Tak, już lepiej. Muszę cię spytać o salamandrę. Och, Geralt. Wszystko przez tego paskudnego magistra. Oszukał mnie. Obiecywał władzę i zaszczyty. Odkąd ktoś go zabił, nie kontaktowałam się z salamandrą. Magister nie stworzyłby tych wszystkich mutantów.
Nie wspominał o jakimś magu? Kiedyś był z nim taki odrażający osobnik, Azur, czy jakoś tak się nazywał. Magister powiedział, że jest potężnym czarodziejem. Nic więcej nie wiem. Wiesz, gdzie go znaleźć? Niestety. Nie martw się, już ci nic nie grozi. Zabiorę cię do domu. O, moje ręce są całe we krwi. Ja zabijałam, mordowałam tylu ludzi. Nie myśl o tym, to nie twoja wina. To już nie wróci. Pamiętam, jak przez mgłę. To było ważne. Ukryłam coś w sarkofagu, musisz to zobaczyć. Dobrze, zobaczę. Przytul mnie, Geralt, tak mi zimno. Lepiej wyjdźmy z tych podziemi. Na górze poczujesz się lepiej. To zobaczmy szybko, co w tym sarkofagu, nie? To zaraz w takim razie. Znaczy, ja już chyba wziąłem w sumie to, co było w sarkofagu. Tę książkę w takim razie, więc już nic tam nie ma. Teraz odprowadźmy wielmożną księżną Aldy, no. Ona po prostu jest głupia. I to jest jej problem. Miejmy nadzieję, że jakby nie będzie popełniała już tylu błędnych decyzji. A tak o połowę mniej to już byłoby naprawdę miłe zaskoczenie. Nie podoba mi się tylko, że krata tam dalej jest zamknięta. Dobra, może niepotrzebnie się wkurzałem na Velerada, okej? Okay? Ale tak bez ostrzeżenia, bez wyboru nas zamknął. No to było trochę niemiłe, bym powiedział. Trochę bardzo nawet, nie? Jak go tu nawet teraz nie ma. To mi się jeszcze bardziej nie podoba, ale mam nadzieję, że drzwi są otwarte. Kto będzie czekał przed tą kryptą? Velerad. No i? Zamknięcie mnie w krypcie było naprawdę miłym gestem, Velerad. Rozkaz króla. Przykro mi, Wiedźminie. Odczarowałem królewnę. Addo, Velerad zabierze cię do domu. A niech mnie, Wiedźminie. Po raz drugi cię nie doceniłem. Jak to mawiają, do trzech razy sztuka. Foltest dał mi coś dla ciebie na wypadek, gdyby ci się udało. Oto diabeł, zelikański sejmitar. Legenda mówi, że hartowano go w smoczej krwi. Jest magiczny. Wiem, że wolisz proste ostrza, ale ten jest wyjątkowy. Będziesz z niego zadowolony. Mam dowód na to, że ktoś wywołał przemianę królewny w strzygę. Co to za dowód? Król chciał dowiedzieć się pierwszy. W porządku. To wszystko? Tak. A nie, byłbym zapomniał. Król kazał ci przekazać, że jeśli chcesz uleczyć chorobę, musisz udać się do starego dworzyszcza. Powiedział, że zrozumiesz, o co chodzi. Rozumiem. Bywaj. Bywaj, Wiedźminie. Okej, mamy jakiś diabel. Czekaj, to sobie wyrzucę i wezmę ten jednak mój stary, z meteorytowej stali. Zobaczmy. Obrażenia plus 30%, szansa na efekt krytyczny blue plus 50 i na rozbrojenie plus 25. No jest, powiedzmy, że trochę lepszy dzięki tym szansom krytycznym. No, załóżmy, że jest git. W takim wypadku zrobiliśmy tu chyba wszystko. Tak mi się wydaje, oczywiście możliwe, że się mylę. Okej, okay. I stare dworzyszcze to jest kryjówka salamandry. Czyli w takim razie Foltest ją znał, tak? W sensie tak rozumiem. W takim razie wychodzi na to, że możemy opuścić te lokacje. Nasz po takim czasie, nie? Także bardzo fajnie. Cieszy mnie to niezmiernie w sumie. A i tutaj jest stare dworzyszcze za nami. No zanim tak będziemy pędzili z głównym nurtem, to bym jednak cofnął się do Wiedźmy i zahaczył o naszych przyjaciół typu Kalkstein i inni. Dobra, no Foltest po prostu, rozumiem, że jakieś środki ostrożności chciał zachować. Powiedzmy, że trochę wybaczam. Mimo to, no właśnie zrobienie tego wszystkiego z nienacka nie było najmilszym gestem, patrząc na to, że jednak no Foltest mógł zawsze na nas polegać, więc oj, Ryla. I rozumiem, że wielki mistrz Takonu. No. Znowu są atakowani. Javenin?
Okej. Rayla chyba już dokonała żywota właśnie. Dobra, kapitan Jean Pierre. Co tam u ciebie? Dawno cię nie widziałem, Wiedźminie. Krążyły słuchy, że podpadłeś królewnie. Wyznaczyła dużą nagrodę za twoją głowę. Cieszę się, że nie przyjąłeś zlecenia. Gdybym wiedział, gdzie cię szukać, kto wie. Trzeba jakoś żyć. Rozumiem. Teraz to już nieaktualne. Może jeszcze będzie okazja. Dość o tym. Mam sprawę. Słucham? No. Przysyła mnie Antoinette. Czekałem na ciebie. Ilu kuzynków udało ci się odnaleźć? Trzech. Dobra robota. Mieliśmy rozprawę z Salamandrą. Jeden z nich miał przy sobie 3 sztuki smoczego snu. A. Weź je. Bywaj. Zaczekaj chwilę. O co chodzi? Dzięki. Nie ma sprawy. Aha, i to dar to jest. Okay. Podziękuję, tak? Coś tam możemy z tobą więcej pogadać? Macie dużo roboty? Niby tak, ale czegoś brakuje. Zabiłem więcej elfów i salamander niż ty zjadłeś kotletów. Znudziło mi się. Potrzebuję odmiany, wyzwania. Rozumiesz, o czym mówię? Rozumiem. Wiesz, gdzie mnie znaleźć. Mamy questa zrobionego, jednego. Teraz bym chciał się dostać do tej wieży kata, gdzie rozumiem, że przebywa dentysta, kochany, tak? Ja nie wiem, jak tam się dostać. Do wieży kata. Aha, prościej aniżeli myślałem, dobra. No to wejdźmy do środka, zobaczmy. Co tam słychać u chłopaków. I mamy Zahina Szmarca, czyli to jest jego nowa kryjówka. Wiedźmin Geralt, co cię sprowadza? Dentysta, Zahin Szmarc. To tłumaczy jęki dochodzące z twojej wieży. Powinieneś znieczulać klientów. Ależ oczywiście. Tyle, że uczulony jestem na zioła, więc znieczulam tylko za dodatkową opłatą. Nawiasem mówiąc, pusto tu. Pewnie jęki wszystkich odstraszyły. Faktycznie. Ale to przez te rozpierduchę między komandami a zakonem. Przynajmniej mogę oddawać się mojej pasji. Zbieram zęby. Mówiłem ci już? A tutaj, na wojnie, znalazłem tyle ciekawych okazów, że nie mówiąc już o zębach różnych stworzeń. Dziwne hobby. Bo ja wiem. Takie jak każde inne. Znalazłem ciekawy komplet zębów z jadarki. Zjadarka. Uzębienie jak u staruszki. Wstawiałem ostatnio ząb takiej jednej. Złoty? Wystaw sobie, pytała skąd złoto. A bo ja wiem, komu to kuzyn Iwan je zaiwanił. W każdym razie cały ząb przyniósł pewnie z truposza. 125 orenów. To moja cena. Spoko. Spotkałem na bagnach słynnego pięściarza z Denka. To mój idol! Nie mów, że udało ci się zdobyć jego ząb! Wspaniały! Wspaniały okaz do mojej kolekcji! Zapłacę za niego 250 orenów. Pięknie. Czy zrobiliśmy już questa, nie będzie bolało? Nie. Jeszcze są jakieś zęby, których nie znaleźliśmy. To w każdym razie wygląda dziwnie. O. No cóż. Może to odstrasza klientów. No. Może trochę. Ale przynajmniej większość potrzebnych. No i bywaj. Dobra, to jestem ciekawy, jakie zęby jeszcze mogę znaleźć. Już myślałem, że ukończę tego questa dzięki temu. A tutaj... Tutaj dupa. A to jakieś kły Alpa specjalnie trzymałem. A, nie mam. Alpa nawet już. No i widzicie. To dlatego nie mogę ukończyć tego zadania. Teraz pora udać się do Kalksztejna w sprawie tej naszej zbroi niesamowitej. Ultra 3000, tak się nazywa, profesjonalna nazwa. Wszyscy nagle tacy mili, jak są ranni. To chodzi, że oni w nocy po prostu mają bojowe nastawienie. Gwynblade. Witaj. To już koniec walk z zakonem? Wygraliśmy bitwę, ale nie wojnę.
Patrolujemy dzielnicę w poszukiwaniu niedobitków zakonu i chronimy cywili, ale niebawem ponownie ruszymy do boju. Chcecie opanować całą Wyzimę? Gdyby to ode mnie zależało, zajęlibyśmy miasto, a potem całą Temerię. Ale Yevin jest ostrożny i chytry jak lis. Plotka mówi, że chce negocjować z królem Foltestem. Śpieszy mi się. Bywaj. Mam nawet jakąś kuźnię, wychodzi na to. Mnie interesuje bardziej laboratorium Kalksteina. Król zlecił mi załatwienie problemu strzygi. Swego czasu interesowałem się wampirami. Niestety nie udało mi się zbadać żadnego żywego. Jeśli chodzi o strzygę, to musisz przetrwać noc w okolicy jej legowiska. To już wiesz. Polecam zaopatrzenie się w smarowidła na broń, szczególnie argentię i olej skrin. Irden, no cóż, no. To nie było głupie w sumie z tym Irdenem, ale i tak sobie jakoś poradziliśmy. Wiesz, tak? Chodzi o mutacje. To znaczy, zastanawiałem się, czy te wszystkie badania nad mutacją mogą rozwiązać problem bezpłodności. Nie. Przykro mi, Geralt. Tak myślałem. Bywaj. Warto było się spytać, tak. Oto wszystkie składniki, o które prosiłeś. Niezwłocznie zabieram się do pracy. Kiedy będzie gotowa? Hartowanie, nawęglanie, przekuwanie, runy mocy, elfie pieśni plus wykończenia. Przyjdź jutro. Szybko nawet bym powiedział. Idziemy jutro w takim razie. Potem pancerz, znaczy może... Chcesz, żebym zrobił tę zbroję, czy nie? Oczywiście, oczywiście, że chcę, mistrzu szanowny. Bym chciał się przespać po prostu, żeby móc od razu ją odebrać. Gdzie Talar w sumie jest? Ja mnie swędzą. Pojawia się pytanie. Możemy pohandlować, ale nie wasz... Pogadam. Kurwa mać, nie wiem jak ty, ale... Nie wstydzisz się handlować kradzionymi towarami? Patrz się go, kaznodzieja się zna... Diamenty za 60. Panią Osterdzieju. Zobaczmy, co w szpitalu słychać. Pani zapewne nie ma jeszcze, ale... O, są elfie sanitariuszki chyba nawet. Brakuje mi już medykamentów. Co ja bym dała za maleńki flakonik dekoktura farda białego? Mogę go przygotować, nie szkodzi mi. A, i mamy kolejny talent. Talenty w sumie, więc możemy je bardzo szybko rozdysponować. Więc teraz... A, dalej, Irden, kontynuujmy. Rozwijanie. Tutaj igni. No i inteligencja na maksa. Tu mamy już siłę, inteligencję wymaksowaną. Pozostała nam wytrzymałość i zręczność. Mamy już dekokt. Aha, ja mam aż 3 w ogóle te dekokty, to nic. Dziękuję ci, Duan. Dziękuję, człowieku. Jesteś wiedźminem. Pewnie zainteresuje cię opowieść o potworze, którą niedawno słyszałam. Okej, no i nie powiedziałam nic. I my, elfy, i wy, ludzie, nigdy nie uczymy się na błędach. Jestem pewna, że niedługo na nowo wybuchną właśnie. Pewnie ta. A co jest na górze w ogóle? Oho. Pielęgniarka ze szpitala Lebioty. Siostrzyczko? Pielęgniarka ze Starej Wyzimy. Geralt? Co tutaj robisz? Gdzie jest Shani? Nie wróciła z tobą? Nie będzie jej przynajmniej kilka godzin. Aha. Mamy dużo czasu. O rany. On wszystko słyszał. To na pewno osławione wiedźmińskie zmysły. Czyli słyszał, jak mówiłam o jeżu? Święta Melitele. Bogini miłości i płodności. Otocz mnie swoją opieką. Na szczęście w pobliżu nie ma jeża. No cóż, no jak się natrafiło, no to trudno to się natrafiło, to już... Jestem taka zmęczona. Wczytywać gry z tego powodu nie będę, tak? O, rydańska żołądkowa moc, to chętnie wezmę, cukierka to szkoda, miejscowy kwipunku na niego. No nic, to sobie zrobiliśmy side questika tutaj, nawet 2, paradoksalnie to nawet 3. Zobaczmy w ogóle, co w tej kuźni słychać w sumie. Dobra, no pogadajmy z nim, co tam. Używasz krasnoludów? Nigdy! Nieludzkie wynalazki mogą być inspirowane przez siły diabelskie. Nie jestem inkwizytorem. Mogę tylko powiedzieć, że zdarzyło mi się widzieć krasnoludzkie... Okej, spoko. No, miecz może mi przekuć mimo to.
To nieźle. Mamy tu jakieś fajne, ciekawe miecze, ale no... Ciężko lepszy aniżeli od ten... No ciężko lepszy niż ten, co mamy, kurde, teraz od Pani Jeziora. Po prostu tylko taką chciałem zobaczyć i skorzystać z możliwości wyspania się u ciebie w ogóle. Do następnego dnia, żeby Kraksteina odwiedzić i zdobyć zbroję od niego. Tak, nie przesłyszeliście się. Jeszcze w tym odcinku. Zobaczycie, cóż to za zbroja została przygotowana przez szanownego Kraksteina. Ja jestem cholernie ciekawy, jakie ma statystyki. No na pewno jakichś niezamowitych to pewnie nie będzie miała, ale... Znaczy pewnie będzie lepsza od mojej w sumie. Czy zbroja jest już gotowa? Tak. Spójrz tylko na to arcydzieło. Jest nawet lepsza od pierwowzoru. Dziękuję. Wow. To była czysta przyjemność. Przedzierać się przez tajniki właściwości stali. Poznawać związki alchemiczne. Cieszę się, że dobrze się bawiłeś. Geralt. Kuźba. Jak ja wyglądam. Kuźba. Wyglądam jakbym co najmniej smoki mógł zabijać stryknięciem palców. Zobaczmy też ich statystyki. Szkoda, że nie możemy porównać, ale generalnie no minus 20% otrzymywanych obrażeń. To jest chyba o 10% więcej. Dodaje nam żywotność, energię, regenerację nam daje. No i wszystkie odporności po 25%. No to jest po prostu arcydzieło. Nic, tylko teraz po prostu pokonywać wszystkich naszych wrogów. Pozostał nam już tylko smak zemsty. Czyli pokonanie Azara Javeda. Także myślę, że... No nie gadaj, że wywaliło mi nagranie. Dobrze, że zapisałem. To nic się przynajmniej nie stało. Zaznaczymy sobie jeszcze raz to zadanie. Smak zemsty. No ale... Słuchajcie, to będzie koniec odcinka. To, co się stanie z Azarem Javedem, zobaczycie w następnym odcinku. Ciekawe jest to, że ta Rayla zginęła. To bym się nie spodziewał, że w sumie to tyle z wątku tej postaci, bo pojawiła się i już jej nie ma. No ale co no, zobaczymy się w następnym odcinku, kiedy to zawitamy do Starego Dworzyszcza. Także miłego dzionka, miłego wieczorka i cześć!